Telewizja w Polsce.pl to są gorące pytania. Adyta Hołdyńska, witam państwa i witam gości w naszym studiu. Marzena Nykiel, redaktor naczelna w Polityce.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Wojciech Biedroń, publicysta, tygodnik sieci, portal Polityce.pl. Drodzy państwo, spotykamy się, żeby porozmawiać o tych skandalicznych słowach Władimira Putina. Dlaczego Władimir Putin kłamie o Polsce? O to pytamy, bo no chyba nikt w naszym kraju, ale ja myślę, że nawet sam Władimir Putin nie ma wątpliwości co do tego, jak wyglądała historia II wojny światowej, a mimo to słowa padają, jakie padają. To znaczy Władimir Putin, prezydent Rosji, oskarżył Polskę, że jest współodpowiedzialna za II wojnę światową, a jej przedwojenny ambasador w Berlinie był antysemitą. Na te słowa, haniebne, skandaliczne słowa Władimira Putina, prezydenta Rosji, odpowiedział w oświadczeniu premier Mateusz Morawiecki. Popatrzmy na ten dokument. Prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski, napisał premier Mateusz Morawiecki. Zawsze robił to w pełni świadomie. Zwykle dzieje się to w sytuacji, gdy władza w Moskwie czuje międzynarodową presję związaną ze swoimi działaniami. I to presję nie na historycznej, a na jak najbardziej współczesnej scenie geopolitycznej. Ten pierwszy fragment tego oświadczenia, i tu się na chwilę zatrzymamy, bo tu premier Mateusz Morawiecki napisał właśnie bardzo jasno, bardzo wyraźnie, że to jest kłamstwo na temat Polski. I że być może jest to właśnie działanie no, czysto politycznie. Czy zgadzacie się z tym fragmentem oświadczenia? No myślę, że nikt z nas nie ma wątpliwości co do tego, że te słowa Putina są kłamliwe. Nie ma do nich wątpliwości co do nich pewnie on sam. I te działania KGB-istów, w tym włączając właśnie w to Putina, to są działania, które mają na celu określoną strategię propagandową. Polska nie pierwszy raz w ostatnim czasie jest no, takim podmiotem ostrych ataków Rosji. Właściwie jesteśmy wiecznie przez Rosję atakowani. Im bardziej polska polityka dąży do suwerenności i niezależności i polski rząd sprzeciwia się temu, no gdzieś już wcześniej, także za poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej, sprzeciwia się takiemu uzgodnionemu interesowi między Rosją a Niemcami, w których my byliśmy ofiarą. Mówimy już tutaj o współczesnej geopolityce. No to tym bardziej Rosja się wścieka na polską niezależność i suwerenność, więc te ataki są na różnym poziomie. Ewidentnie jest to no, kolejny etap agresji, bardzo politycznej agresji, ale nie ostatni. Myślę, że ten wzmożona aktywność samego Putina, ale też przedstawicieli Rosji kłamliwie uderzających w Polskę, to jest dopiero preludium. Myślę, że tutaj będziemy mieli do czynienia. Jakie będą następne kroki? Do czego nas to doprowadzi? Nie, trzeba też popatrzeć na pewien kontekst. To jest tak, że odpowiedź Putina jest pewną reakcją na pewne kwestie, które dzieją się wiele tysięcy kilometrów stąd. Tuż przed świętami z dealu Nord Stream 2 wycofała się duża szwajcarska spółka, która była przestraszona, skutecznie zresztą i dobrze przestraszona przez Amerykanów sankcjami. Wycofanie się tej spółki z rynku amerykańskiego spowodowałoby prawdopodobnie upadłość tego potentata w kwestii właśnie wydobywczej i budowy rurociągów. I to był mało komentowany, ale potężny cios w tę inwestycję. Oczywiście nie kluczowy ta inwestycja powstanie, nie miejmy złudzeń, natomiast jakby to jeszcze bardziej zdenerwowało Putina. Prawda, no, przez cały czas właśnie są działania, czy to polskiego rządu, czy też innych rządów na szczęście, które pamiętajmy mają inwestycje. Pamiętajmy o przedłużeniu sankcji. To też wszystko działo się bodajże tydzień czy do dwóch tygodni temu. Przedłużenie sankcji przez rząd, przede wszystkim przez amerykański parlament. W związku z powyższym mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której Putin już wie, że tak naprawdę za tymi wszystkimi kwestiami stoją również Polacy. No stoją Polacy, ponieważ mają doskonałe kontakty z amerykańskim prezydentem, bo kupujemy tam za miliardy dolarów sprzęt i zaczynamy być po prostu bardzo ważnym, rozgrywającym partnerem na tej osi oczywiście, bo to jest bardzo istotne. Tak, powiedziałeś o Nord Stream 2, z kolei Marzena Nykiel powiedziała o tych konsekwencjach. No i właśnie i jedno i drugie też ma swój dalszy ciąg. Te sprawy komentują też politycy i z obozu rządzącego, i z opozycji. Adam Bielan, europarlamentarzysta z ramienia Porozumienia, Jarosława Gowina z ramienia Zjednoczonej Prawicy, mówił, jakie mogą być konsekwencje właśnie tego rodzaju wypowiedzi Władimira Putina.
Putin jest wyprowadzony jakiegoś... z równowagi, atakuje na oślep, atakuje nie tylko nas, atakuje Czechów, atakuje Francuzów, atakuje Brytyjczyków. Sądzę, że kulminacja tych ataków nastąpi w przyszłym miesiącu. Wtedy pod koniec stycznia w Izraelu, w Jerozolimie są planowane obchody 75. rocznicy wyzwolenia obozów Auschwitz. Tam będzie Putin. Mówi się, że będzie tam wielu przywódców światowych i myślę, że Putin chce tam wygłosić podobny referat ahistoryczny. Natomiast myślę, że to jest wyjątkowo nieskuteczne, dlatego że Putin mobilizuje przeciwko sobie w tej chwili całą opinię nie tylko w Polsce, ale w ogóle na zachodzie Europy i to w kluczowym momencie, kiedy, powtarzam, musi wynegocjować jakieś warunki zawieszenia broni w Donbasie i negocjuje połknięcie Białorusi. Pojawia się tutaj ten kontekst, no właśnie, rosyjsko-izraelski, to znaczy wcześniej były wypowiedzi ze strony izraelskich polityków, ze strony rządzących także, które mówiły o tej polskiej współodpowiedzialności za Holokaust. Teraz mamy Władimira Putina, który mówi w podobnym w zasadzie tonie, no i powiązane jest to przez Adama Bielana z tym, co się ma wydarzyć za miesiąc. Czy rzeczywiście ku temu to idzie? Czy Władimir Putin skorzystał z okazji? No ja myślę, że Polska naprawdę cały czas jest ofiarą również takiej no historycznego kłamstwa i pisania historii po II wojnie światowej przez innych, a nie przez nas, bo my gdzieś tam wprzężeni za tą radziecką kurtynę byliśmy kompletnie odizolowani od reszty świata, nie mogliśmy w pełni uczestniczyć w pisaniu chociażby podręczników historycznych i kłamstwa na temat Polski cały czas gdzieś są kolportowane z różnym opcjom politycznym, różnym krajom zależy na tym, żeby ugrać na tych kłamstwach historycznych swój interes. Mm-hmm. A my jesteśmy w tym wszystkim ofiarą. I myślę, że tak jak w sprawie właśnie tak zwanych polskich obozów, tak jak w sprawie tak zwanego polskiego antysemityzmu, tak jak teraz tutaj mamy do czynienia z jakimś absurdalnym kłamstwem o naszym uczestnictwie w wybuchu, czy też naszym udziale, czy prowokacji wybuchu II wojny światowej. No wszystkie te kłamstwa składają się na nas, na fałszywy obraz Polski, zakłamują polską historię i z tego wszystkiego cały czas wybiega bardzo boleśnie jeden wniosek. Za mało wysiłków, pieniędzy, działań politycznych poświęcamy na to, żeby polska historia została na świecie bardzo skutecznie usłyszana, żeby polskie imię zostało obronione, czy no, mm-hmm. dobre imię polskich bohaterów, żeby no, prawda historyczna wybrzmiała. Mm-hmm. My musimy zrobić absolutnie wszystko i niech ta sytuacja nam to pokaże, że powinny wszystkie mm-hmm. siły być rzucone na to, także polityczne. Nie możemy mówić, że coś jest już załatwione. Absolutnie to jest no, podstawowy mm-hmm. obowiązek. A druga rzecz, to niech to będzie przestroga dla tych wszystkich, którzy chcą się tak bardzo bratać z Rosją, mówiąc, że to jest nasz najbliższy sojusznik, sąsiad i musimy no właśnie. ponad podziałami... Tę kwestię warto poruszyć, bo jeżeli mówimy o tej polityce historycznej, jeżeli mówimy o tym, że rządzący, choć czasem właśnie zabiorą głos w tej sprawie, choćby jak oświadczenie w reakcji, co prawda, na te skandaliczne słowa Władimira Putina, ale oświadczenie ostre, mówiące o historii, o prawdzie historycznej Mateusza Morawieckiego, to opozycja mówi wówczas, że Prawo i Sprawiedliwość rząd prowokuje takie wypowiedzi Władimira Putina i tutaj Bronisław Komorowski. Jest jednoznaczna współodpowiedzialność Stalina za wybuch II wojny światowej i to jest w ogóle poza dyskusją. Natomiast dla mnie ciekawym tematem jest to, po pierwsze, dlaczego prezydent Putin wyszedł z tego rodzaju atakiem na polską historię i na Polskę. Po drugie, jaka jest, czy jest adekwatna i czy będzie skuteczna odpowiedź polska. Więc po pierwsze, wydaje się, że prezydent Putin znakomicie wyczuł to, że Polska dzisiaj jest osłabiona. Polska jest osamotniona. No i na zasadzie, że na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą. On też skoczył. On też zaatakował dobre imię Polski, wykorzystując fakt, że Polska sama się zmarginalizowała w świecie zachodnim. Nie ma dzisiaj sojuszników politycznych w Europie. Wojciech Biedroń. Bronisław Komorowski... Nie zabrzmiał za mocno, ale jednak powiem, to jest wielkim beneficjentem polityki Kremla.
i niech tak zostanie to, co powiedziałem w tym momencie. Niech każdy sobie odpowie na pytanie, dlaczego powiedziałem to zdanie i dlaczego on jest wielkim beneficjentem. No dobrze, to Bronisław Komorowski, ale Radosław Sikorski, ale chciałbym powiedzieć jedną rzecz, bo chciałem, żeby to wybrzmiało. Znaczy, Marzena powiedziała kluczową kwestię, mianowicie tę, że my nie możemy teraz znowu się okopać i powiedzieć, jacy my jesteśmy biedni, pokrzywdzeni, jak to nas tu niszczą, jak tu jest partia rosyjska, nawet u nas, tu w nawiązaniu do tego, co powiedziałaś o Sikorskim czy Komorowskim. Nie, my musimy teraz wydać grube pieniądze. Znaczy, przepraszam, ale to niestety zawsze tak samo działa. Znaczy, trzeba namówienie prawdy historycznej, na wrzeszczenie prawdy historycznej, bo to już nie jest czas na mówienie. Czy to ma zrobić Polska Fundacja Narodowa? Edyto, no między innymi od tego jest, prawda? No chciałbym, żeby te działania były większe, żeby o tych działaniach słyszał więcej, bo skoro my, dziennikarze, zainteresowani działaniami tej fundacji, niewiele słyszymy o sukcesach czy działalności tego typu instytucji, no to chyba jest coś nie tak, prawda? Ale nie chciałbym się teraz jakby znęcać nad czy Polską Fundacją Narodową, czy polskim MSZ-em, który moim zdaniem bardzo późno zareagował na te słowa Władimira Putina. Słyszałem wiceministra... o tym, że gdybyśmy zareagowali od razu, byłoby to odebrane, no być może jako wypowiedź nieprzemyślana, że być może za szybko, że być może właśnie trzeba spokojnie odpowiedzieć na to, co... Gdyby Putin mówił jakieś kwestie w zawalowany sposób, to może. A Putin mówił pewne rzeczy wprost, prawda? I my nie możemy stwierdzić, skoro bandyta atakuje nas na gościńcu, to ucieknijmy do lasu. No nie, no musimy stawiać opór i od tego są służby takie jak dyplomatyczne i inne, które powinny to robić. Wracając do kwestii Polski. A czy głos powinien zabrać także prezydent w tej sprawie? Ja generalnie uważam, że w takich sytuacjach powinni wszyscy święci się wypowiedzieć, prawda? Znaczy wiem, że, tylko pamiętajmy, stanowisko premiera Morawieckiego było uzgadniane z pałacem, znaczy było uzgadnianym z prezydentem Dudą, więc... Gdybym ja miał tutaj się zachować i doradzać szeroko rozumianemu obozowi władzy, wydałbym wspólne oświadczenie premiera Morawieckiego i Andrzeja Dudy. Ktoś powie, że to byłoby bezprecedensowe. No tak, ale ta sytuacja, z którą mamy dzisiaj miejsce, no jest po części bezprecedensowa. Putin wielokrotnie kłamał, pytanie, czy ale Putinowi nigdy aż właśnie tak. O to nie chodziło, to znaczy, żeby wywołać właśnie tego rodzaju panikę, żeby sprowokować do takich mocnych wypowiedzi polskich polityków. No na pewno to było jednym z celów, natomiast to, co mówi Wojtek, to, że wszyscy powinniśmy trzymać jedność przeciwko takim kłamstwom historycznym wypowiedzianym, i to przez kogo? No przez Putina. Nasza polsko-rosyjska historia jest naprawdę jednoznaczna. My sobie nie możemy pozwolić na takie ciosy. Natomiast myślę, że cała gra jest też obliczona na pogłębienie też podziału wewnętrznego. Oczywiście. Bo przecież nie możemy zapominać o tym, że gro ludzi stojących bardzo wysoko także w świecie politycznym, no to są jednak beneficjenci tego poprzedniego układu, no, jakoś w konsekwencji sowieckiego, powiedzmy, tak? I mamy całą grupę gdzieś uśpionej agentury, czy tam może czynnej, która na poziomie eksperckim będzie zabierała głos. Włodzimierz Czarzasty, jego słowa, Rosjanie to jedni z pierwszych aliantów. No tak, stali się aliantami w 1941 roku, kiedy stracili 2,5 miliona ludzi na froncie na własne życzenie, na froncie wschodnim, i wtedy się stali wielkimi przyjaciółmi wolnego i demokratycznego świata. Wcześniej, przepraszam, że musimy powtarzać tego typu rzeczy, podpisując akt do nieagresji Ribbentrop-Mołotow, a potem kolejne dokumenty w Brześciu, no tak, które zakładały ważne mord na polskim społeczeństwie. Obozy koncentracyjne, także ten w Auschwitz, wyzwalali głównie Amerykanie, nie Rosjanie. IPN mówi nawet o przypadkach, kiedy Sowieci zajmowali te tereny i nadal jakby prowadzili tam Amerykanie wyzwolili w tym przypadku Dachau, przejęcia Auschwitz, bo nie mogę mówić o wyzwoleniu w tym przypadku. Tego dokonały jednostki radzieckie, prawda? Natomiast no, problem polega na tym, że dzisiaj tak naprawdę zakłamywanie przez Władimira Putina historii jest niczym innym, tylko przedłużeniem tych haniebnych paktów z Hitlerem. Nie ma już Hitlera, prawda? Ale ta sama obrzydliwa, wstrętna propaganda, kłamliwa rządzi, prawda? I więcej powiem, kończąc już myśl, że w tym przypadku mamy, i to straszne, ale jakiś sukces tego kłamliwego paktu z 1939 roku. I kończąc, bo ostatnia minuta programu, kto uwierzy w te słowa Władimira Putina?
Czy Rosjanie, świat? No, problem polega na tym, że uwierzyć może ten, kto nie ma wiedzy, albo zostaje na poziomie zdobywania tej wiedzy wprowadzony w błąd. Dlatego powtarzam po raz kolejny, naszym absolutnym priorytetem powinno być głoszenie polskiej prawdy historycznej skutecznie na świecie. I tak jak Wojtek powiedział, ogromne pieniądze powinny na to być wydane. I mamy na ogromne, to. Ale skutecznie. A nie tak, że po prostu zorganizujemy sobie jedną czy dużą imprezę za wielkie pieniądze i to nie ma przełożenia. Naprawdę trzeba tu mądrych głów i wreszcie prowadzenia takiej polityki soft power, takiej informacyjnej. No, my musimy przeniknąć ze swoją, znaczy nie ze swoją, z prawdą do świata. Marzena Nykiel, Wojciech Biedroń, myślę, że w tym aspekcie zgadzamy się wszyscy. Bardzo dziękuję za udział w tej części naszego programu. Za chwilę do Państwa wrócimy. Drodzy Państwo, skandaliczne słowa Władimira Putina oczywiście w telewizji w Polsce.pl będą na bieżąco także komentowane i to właśnie też pod tym kątem ekonomicznym, gospodarczym, na ile inwestycja Nord Stream 2 mogła mieć wpływ na to, co powiedział Władimir Putin, prezydent Rosji, ale także decyzja Witolda Bańki o wykluczeniu Rosji z powodów stosowania dopingu przez rosyjskich sportowców właśnie z kolejnych zawodów sportowych. No i jakie będą skutki takiej wypowiedzi? Na każdą przecież taką wypowiedź mocną polityków reaguje rynek, reaguje gospodarka. W naszym studiu Marek Zuber, ekonomista. Dzień dobry. Dzień dobry. Więc po pierwsze, jakie mogły być przyczyny? To znaczy, dlaczego Władimir Putin w tak ostry sposób postanowił się wypowiedzieć? No, zna chyba możliwe konsekwencje takich słów. Mamy wiele słów na ten temat wypowiadanych przez politologów, socjologów, specjalistów od Rosji, od współczesnej Rosji. Tych oczywiście koncepcji jest sporo. Dlaczego tak się dzieje? Natomiast ja myślę, że z pewnością ten element pokazania jakiegoś nowego wroga czy jakiegoś nowego problemu, wokół którego można by było zjednoczyć naród wobec jednak spadającego poparcia dla Putina. Jak popatrzymy sobie na te ostatnie kwartały, no to trochę tak ta sytuacja wygląda. Myślę, że to jest chyba taki najbardziej prawdopodobny powód. Czyli Władimir Putin po prostu szuka poparcia w swoim własnym kraju, poparcia politycznego. Jak pamiętamy, na długie, długie miesiące takim pomysłem zrealizowanym zresztą była aneksja Krymu i w ogóle agresja w stosunku do Ukrainy, i to zjednoczenie faktycznie fizycznie nastąpiło. A teraz Rosja ma no dość dużą grupę niekorzystnych rozstrzygnięć, jeśli chodzi o także o kwestie gospodarcze. Przede wszystkim w ogóle stan rosyjskiej gospodarki nie jest fantastyczny. Co to są za niekorzystne rozstrzygnięcia gospodarcze? Ja bym przede wszystkim wskazał na to, że Rosja jest, ja to jednak tak określę, w nieustającym kryzysie, który jest pochodną w dużej mierze jednak sankcji nałożonych na ten kraj. Ja pamiętam ten moment, przez kiedy... Przez Amerykanów, przez Unię Europejską. I przez Unię Europejską, i przez Amerykanów. Ja pamiętam ten moment, kiedy te sankcje nakładano i kiedy bardzo wielu tych, którzy nie do końca chyba siedzą w tym dzisiejszym świecie ekonomicznym i gospodarczym, mówiło, że co to za sankcje, że przecież to jest wszystko za mało. Tymczasem na przykład odcięcie rosyjskich przedsiębiorstw od rynku kapitałowego, a może jeszcze bardziej od rynku obligacji, na przykład londyńskiego rynku obligacji, gigantyczne konsekwencje, bo jednak bez tego kapitału Rosja nie jest w stanie choćby inwestować tak, jakby chciała w wydobycie surowców. Ja pamiętam taki właśnie czas po 2014 roku, po aneksji Krymu, no, po ataku zbrojnym na Ukrainę, możemy to śmiało powiedzieć w tym miejscu, kiedy ten rubel rzeczywiście spadł, kiedy sytuacja gospodarcza Rosji była zła. Jak to wygląda dzisiaj po tych słowach? Ona dalej jest, oczywiście po tych słowach w ciągu ostatnich dwóch czy trzech dni nic dramatycznego się nie wydarzyło. Natomiast pytanie, jak to się rozwinie, jakie będą tego konsekwencje, bo to, z czego się chyba trzeba cieszyć, to jest reakcja świata na te słowa. Nie tylko nasza, ale reakcja świata. Także reakcja środowisk żydowskich. No właśnie. Choćby ze Stanów Zjednoczonych. Te wypowiedzi, które ja znam, są jednak bardzo jednoznaczne. To znaczy takie jak nasze stanowisko, czyli jest to zakłamywanie historii. Mm-hmm. W kontekście tego, co się działo przed 39 rokiem i w samym 39 roku. Więc to jest chyba też
w tym wszystkim istotne, że Polska nie jest jednak osamotniona w tej krytyce słów wypowiadanych przez Putina. Natomiast jeśli mogę, jedno słowo. Ja myślę, że najbardziej symptomatyczną rzeczą, która pokazuje, w jakiej trudnej sytuacji, pomimo tych wszystkich słów, które wypowiadane są i przez Putina, i przez Miediediewa, i przez wielu ministrów rosyjskich, także prezesów tych najważniejszych spółek, czy też oligarchów, no ale to jest ta sama grupa władzy, jak wiemy, jest to, że po raz pierwszy od rozpadu Związku Radzieckiego w roku 2018 spadły realne wydatki na obronność w Rosji. Rosja zresztą spadła na czwarte miejsce na świecie pod tym względem. Po Stanach Zjednoczonych, Chinach, Arabia Saudyjska wskoczyła czyli na to trzecie miejsce. Już nie zbroi. I to było zmniejszenie o 20% do poziomu mniej więcej 64-65 miliardów dolarów. Oczywiście, że się zbroi, bo to są dalej gigantyczne środki. Ale jednak mamy 20% spadek. Większość programów zbrojeniowych, jak choćby myśliwiec PAK, są opóźnione w najlepszym razie. Był taki moment, kiedy w zasadzie zastanowiono się, czy nie wycofać się z tego programu. I tu w tym miejscu chciałabym zapytać o głos Andrzeja Potockiego, publicystę tygodnika Sieci, który jest z nami obecny telefonicznie, drodzy państwo. Andrzeju, czy rzeczywiście właśnie jeżeli mówić o agresję i o zbrojenie się Rosji, tutaj gość w naszym studiu mówi, że te wydatki na zbrojenie spadły o 20%, ale na ile Rosja jest dzisiaj rzeczywiście niebezpiecznym graczem, na ile trzeba się liczyć właśnie z podobnymi skandalicznymi słowami Władimira Putina? No, te słowa są faktycznie jakimś gestem rozpaczy, można by nawet zaryzykować stwierdzenie, mówiąc lekko na wyrost, ale coś jest na rzeczy. Tutaj ten spadek zbrojeń o 20% jest dosyć istotny. On pokazuje rzeczywistą kondycję gospodarki rosyjskiej i te przedłużenie ramienia polityki, czyli zbrojenia, jeśli chodzi o Rosję, jeżeli tam to spada, to znaczy, że rzeczywiście nie jest w Rosji najlepiej. Zresztą trudno jest w ogóle, podsumowując ostatnie lata kadencji Putina, pochwalić się jakimiś sukcesami Kremla. No w tej chwili tam trwa próba o przechwycenia Białorusi, czy powiedzmy sobie narzucenia jej większej dominacji. Jak widać, na razie niewiele z tego wynika. Ukraina została stracona, a przede wszystkim Putin obawia się tego, wydaje mi się, co nastąpi. No właśnie, ale mówisz, Andrzeju, że to krzyk rozpaczy, że Władimir Putin szuka poparcia, także we własnym kraju, o tym mówiliśmy z Markiem Zuberem. Natomiast czy on się jeszcze liczy jako niebezpieczny polityk po prostu? Czy należy się obawiać tego, tej jego rozpaczy? Do czego się posunie dalej? Jak do tej pory można było mniej więcej przewidzieć jego reakcję, ale nie jest to polityk, wydaje mi się, obliczalny do końca. Zresztą styl, w jakim on prowadzi swoją politykę zagraniczną, cały czas wspartą o bagnety, jest dość nietypowy w dzisiejszym świecie. Mam na myśli oczywiście politykę mocarstw. To nawet niebezpieczne. No, cały czas utrzymywane jest potężne zgrupowanie wojsk rosyjskich w okolicach Smoleńska. To jest taka w domyśle pięść, którą on tam macha, prawda, i pokazuje, że jednak jesteśmy silni, zwarci, gotowi, a nawet może i zdolni do takich posunięć, jakie zrobiliśmy na Ukrainie. To jest ten straszak. No, ale akcja budzi reakcję. Tutaj mamy po drugiej stronie, czyli po tej naszej stronie, z kolei w maju potężne manewry, chyba największe od upadku Związku Sowieckiego, w którym będzie brał udział około 30 tysięcy żołnierzy amerykańskich. To są cały czas ćwiczenia polegające między innymi na tym, że szybkość transferu wojsk ze Stanów na tereny właśnie tutaj Europy Wschodniej. To jest dla Rosji bardzo nieprzyjemne i pokazuje jak gdyby determinację Zachodu, a konkretnie Stanów Zjednoczonych,
No tak, rząd Prawa i Sprawiedliwości cały czas mówi właśnie o tym zacieśnieniu, o współpracy polsko-amerykańskiej, o umacnianiu wschodniej flanki Paktu Północnoatlantyckiego. Czy w takim razie to mogło sprowokować Władimira Putina, to jest raz, i czy dwa, czy prowokacją w umyśle Władimira Putina mogła być decyzja Witolda Bańki, szefa WADA, o wykluczeniu rosyjskich sportowców? Nie, no nie sądzę, żeby akurat wykluczenie rosyjskich sportowców miało aż tak przemożny wpływ na tego typu wypowiedzi Władimira Putina. Na pewno, ale tutaj jeszcze dochodzi parę innych czynników, to nie jest jeden czynnik, który powoduje tą akcję dyplomatyczną dyplomacji właśnie Kremla. Tu się zgrały dwa czynniki. Pierwszy to jest ten terminarz, który stoi przed Putinem w 2020 roku, i on to widocznie postanowił wykorzystać. To jest rocznica 75. wyzwolenia Auschwitz, a dokładnie jego wystąpienie w Yad Vashem, gdzie on będzie miał możliwość występowania w roli wyzwoliciela, bo faktycznie, jeżeli kogoś Putin wyzwolił w 1945 roku w Polsce, to byli to więźniowie obozów koncentracyjnych i byli to Żydzi. A po drugie mówi do największej diaspory, bo jak wiadomo, rosyjskojęzyczna diaspora w Izraelu jest największa. W związku z tym on siłą rzeczy wykorzystuje tę sytuację, ustawiając Polskę w roli antysemickiej, a antysemity przenosi to na wewnętrzną sytuację w Izraelu. Potem mamy wybory w Izraelu, a na końcu tę 75., przepraszam, tą rocznicę 75. dobrze mówię, zakończenia drugiej wojny światowej, czyli potężna parada w Moskwie i tam znowu wielki finał tych jego właśnie zamysłów dyplomatycznych. I on tutaj, dlaczego on atakuje Polskę? No, tu jest parę czynników, o których żeśmy tu już wspominali. Jeszcze jest jeden czynnik, zdaje się, nie mówiliśmy o tym. To jest czynnik właśnie energetyczny, czy czynnik Nord Stream 2, gazu. Zauważmy, tak. Zauważmy, tak, ale co robią Polacy? Zmieniła się polska geostrategia i w tej chwili my, jako ten lider Europy Środkowo-Wschodniej, najprawdopodobniej dążymy w kierunku, znaczy to na pewno dążymy w kierunku bycia tym hubem gazowym. Nie tylko dywersyfikacja, na nasz kraj, tak, dostaw gazu to po pierwsze, ale właśnie dywersyfikacja to jest po jedno. Drugie, także sprzedaż, redystrybucja, tak? Tak, chodzi o redystrybucję głównie i wypieranie Rosjan z rynku środkowo-wschodniego. Zauważmy, tam powstaje taka możliwość, w przypadku, kiedy już będzie uruchomiony ten gazoport pływający i te nasze możliwości przepływu gazu będą duże, że Amerykanie mogą tym grać. To znaczy, stosują ceny dumpingowe na gaz, wchodzą w rynek środkowoeuropejski. To tak zagraża po prostu żywotnym interesom Rosji, bo to są potężne pieniądze. Ale to jest, mówię, przyszłość. W związku z tym jest to jeden z elementów, który jak gdyby pcha Putina w kierunku tej ostrej, jak na razie słownej, konfrontacji z Zachodem via Polska. Tak, no właśnie, ta gospodarka, bardzo mocny, bardzo ważny tutaj element. Nord Stream 2, o tym także mówiliśmy ostatnio, także inne decyzje, no rząd Danii, rząd Polski przez cały czas mówi o zablokowaniu tej inwestycji, no ale zyskuje sojuszników. Poszczególne jakieś takie tąpnięcia, jeżeli chodzi o szybką realizację tego przedsięwzięcia, mogą także denerwować Władimira Putina? Na pewno, oczywiście, tym bardziej, że co prawda bardzo powoli idzie to przekonywanie opinii w Europie, że nie jest to, tak jak swego czasu twierdziła Angela Merkel, wydarzenie czysto biznesowe, tak, i polityki tutaj nie ma, ale jednak to następuje i mamy co chwilę sygnały, że coraz więcej wpływowych osób wypowiada się właśnie w takiej formie, czyli że to jest inwestycja, która nie służy z jednej strony jedności Unii Europejskiej, a z drugiej strony bezpieczeństwu tak naprawdę Unii Europejskiej, a szczególnie części krajów. Natomiast to jest rzeczywiście też niesamowity zupełnie moment, to co się za moment wydarzy w Polsce,
Ja doskonale pamiętam dyskusję na temat budowy gazoportu. Pamiętam jeszcze w ogóle tę pierwszą koncepcję z końca lat 90. połączenia Polski z systemem norweskim, czyli ten rurociąg, który miał też iść pod Dnie Bałtyku. Spodziewał się, że i nagle to się wszystko to wyglądało. I nagle ja myślę, że oczywiście no gazoport budowaliśmy wiele lat, natomiast myślę, że to wszystko rzeczywiście zaczyna iść szybko. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której chyba nie tak do końca dużo zdaniem, czy wystarczająco dużo mówimy. Mhm. Jak zaczynaliśmy budować gazoport, nie było jeszcze rewolucji łupkowej. 2012 rok to jest ten moment, kiedy rzeczywiście i w przypadku ropy, i w przypadku gazu w sposób dramatyczny spadają koszty wydobycia. Dzisiaj tego gazu jest znacznie więcej, tego gazu, którego możemy wykorzystać, niż wtedy, kiedy zaczynaliśmy budować gazoport, i tego mógł Putin rzeczywiście nie przewidywać. I faktycznie za chwilę ten chyba największy straszak, największy straszak, którym Rosja od początku rozpadu Związku Radzieckiego mogła naciskać, czyli surowce energetyczne, przestaje działać. Marek Zuber, ekonomista, bardzo dziękuję za te ciekawe spostrzeżenia na temat słów Władimira Putina, wcześniej także Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I dziękuję państwu za uwagę. Zostańcie państwo z nami.